To absolutnie nie było warte zachodu, Adagio. Mam już dość fast foodów, chcę się posilić. Energia w tym świecie nie jest taka sama jak w Equestrii. Tutaj możemy zdobyć tylko tyle mocy. Żałuję, że nas zesłano do tego strasznego miejsca. Serio? To jest tak cudownie. Poważnie? Bo ja myślę, że tu jest najgorzej. To ty jesteś najgorsza, Sonata. Ach tak? A ja myślę, że ty. Jedno mogę powiedzieć. Męczenie się tu z wami dwiema nie czyni tego ich świata ani odrobinę znośniejszym. Czułyście to? Czy wy wiecie, co to jest? Nie. To ekwestriańska magia. Ale w tym świecie nie ma ekwestriańskiej magii. Okazuje się, że jest. A my wykorzystamy ją do tego, żeby wszyscy w tym beznadziejnie żałosnym małym światku nas uwielbiali. My Little Pony Equestria Girls. Rainbow Rocks. Pomóc wam? Nie, dzięki. Nie trzeba. O, no dobrze. Sunset Shimmer! Chodź do nas! Sunset Shimmer? Ach, nie miałam pojęcia, że będzie tu cała szkoła. Wyszedł nam bardzo ładny plakat, jeśli wolno mi się pochwalić. I pachnie ciastkami! Naprawdę? Użyłam lukru zamiast kleju! Fluttershy, masz chyba coś na nosie. Jestem czysta? Jeszcze nie całkiem. Witajcie, moi drodzy! Pragnę wam powiedzieć, że jestem ogromnie rada, iż tak wielu z was zdecydowało się wziąć udział w pierwszym szkolnym festiwalu piosenki w liceum Canterlot. To będzie doskonała okazja, aby zebrać pieniądze na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w naszej szkole, więc przygotujcie ogłoszenia i plakaty. Myślę, że to będzie najbardziej ekscytujące wydarzenie, jakie odbędzie się w Canterlot od czasu jesiennego balu. Och, oni mi tego nigdy nie darują.
No tak, na jesiennym balu to zaszalałaś. To demon. Zamieniłam się w rozwścieczoną demonicę. I chciałaś z nas wszystkich zrobić zombie, żeby mieć osobistą armię. O, skarbie, przecież masz nas. A my wybaczyłyśmy ci minione wpadki. Szczerze mówiąc, uważam, że te wszystkie wydarzenia zbliżyły do siebie uczniów Canterlot bardziej niż kiedykolwiek. Raz, dwa, trzy! Była osobno każda z nas, lecz to za nami dziś. Od nowa zacząć wszystko czas i przed siebie razem iść. Gdy nas zobaczysz, pojmiesz to od razu, że jesteśmy Wonder Chords na zawsze. W inną stronę krok, a ja odwróciłam wzrok. Lecz gdy nas widzisz, pojmiesz to od razu, że jesteśmy Wonder Chords na zawsze. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje, kiedy gramy. Muszę poszukać jakichś nowych dodatków. Czegoś, co dobrze wygląda na końskich ogonach. I może jakieś fajowe klipsy na te nasze urocze, kucykowe uszy? Nie rozumiem, dlaczego to się dzieje. Księżniczka Twilight zabrała swoją koronę do Equestrii. To chyba znaczy, że zabrała też całą magię. Ha! Czy to ważne, dlaczego tak się dzieje? Przez to mój zespół jest taki odlotowy. O! Twój zespół? Tak, to był mój pomysł, żeby założyć Rainbooms i wystąpić na festiwalu. Plus jestem wokalistką i gitarzystką. Słyszałem, jak gracie. Macie naprawdę niezłe brzmienie. O, rozkręcamy się. Rarity ciągle jeszcze za późno wchodzi po refrenie, a Applejack musi jeszcze trochę popracować na basie. Ale do występu na pewno się poprawią. Jak myślicie, czy wpadnie ktoś ze znajomych? Spoza szkoły, przypadkiem? Bo w końcu to takie ważne wydarzenie. Niestety, Flash. Obawiam się, że Twilight nieprędko znów się pojawi w liceum Canterlot. A, tak. No dobra. Tak tylko myślałem, że was spytam. Grajcie sobie dalej! Cóż, ktoś tu się chyba zabujał po uszy. O, wybacz. Ciągle zapominam, że ty i Flash chodziliście ze sobą. Nie ma sprawy. Flash to jest fajny chłopak, ale nigdy mi się tak naprawdę nie podobał. Wykorzystałam go, żeby być bardziej popularną. Ach, nie uważacie, że kiedyś byłam po prostu okropna? W sumie tak. Ale najważniejsze jest to, że się całkowicie zmieniłaś. Dzięki, Applejack. Ale nie wiem, czy większość uczniów Canterlot myśli tak samo jak ty. Sunset Shimmer jest proszona do głównego holu. Muszę lecieć. Zgłosiłam się do oprowadzania po szkole nowych uczniów. Pomyślałam, że lepiej, żeby poznali nową mnie, zanim usłyszą jakieś złe rzeczy o dawnej mnie. Mamy trochę czasu do obiadu. Może byśmy zagrały Ja najlepsza jestem tu. A Rainbow Dash? A może dla odmiany zagramy coś, co ja napisałam? O, kiedyś na pewno. O, dobrze. Cześć, czy to wy jesteście nowymi uczennicami? Zgadza się. Liceum Canterlot to super szkoła, spodoba się wam na pewno. O tak, my już poczułyśmy, że jest coś magicznego w tym miejscu. To jest sala chemiczna, pracownia komputerowa. O, w ten weekend mamy szkolny festiwal piosenki. Cała szkoła już o niczym innym nie mówi. O, festiwal piosenki? Jeśli jesteście zainteresowane, dyrektor Celestia na pewno pozwoli wam wystąpić. Tak, zdarza nam się śpiewać od czasu do czasu. Hello! Przecież my śpiewamy cały czas! Tak zmuszamy ludzi, żeby robili co chcemy. Co powiedziałam? Pewnie chciałaś powiedzieć, że nasz udział w szkolnym festiwalu to świetna okazja, by poznać innych uczniów.
racja! Właśnie to chciałam powiedzieć. Dokładnie tak. Chciałam. I powiedziałabyś to, gdybyś nie była tak głupia. Sama jesteś! Musisz im wybaczyć. Są tępawe. Jakie to ładne! Skąd je ma... Wybacz! Te wisiorki tak wiele dla nas znaczą. Nie chcemy, żeby stało się z nimi coś złego. No i? Jak tam te nowe? Trudno powiedzieć, wiecie, te dziewczyny były... One były jakieś takie dziwne. Były dziwne, tak? Czy może tak? Albo... A może pozwólmy jej opowiedzieć? To już wszystko, nie potrafię tego określić. One zachowywały się jakoś sztucznie przy mnie. Może ktoś już z nimi rozmawiał? Powiedział im, co zrobiłam. A tak chciałam zrobić dobre wrażenie. O, może wcale nie o to chodziło. To jest to, dziewczyny. Ten moment, na który czekałyśmy. Obiad? Szansa, żeby odzyskać naszą ekwestriańską magię. O, racja. Potęga naszych głosów sprawi, że zapragną czegoś tak bardzo, że będą o to walczyć. Czyli, że będziemy robić to, co zwykle robimy. Wywołamy konflikt, żeby czerpać negatywną energię. Wielki mi plan, Adagio. To nie będzie to samo, co robiłyśmy wcześniej. W tym miejscu działa ekwestriańska magia. Ich negatywna energia dostarczy nam tyle mocy, że cały ten świat będzie pełzał u naszych stóp. Ale zrobimy to po lunchu, dobra? Dzisiaj dają tacosy! Masz robić to, co ja. Albo to, co ja. To, co ja. Zaraz poznacie jak i co. Nie ma równych pośród nas. Ktoś błyszczy, ktoś jest blady. Jeśli słaby ten wasz blask, to przegrywać się nie ma rady. Ty i ja, ja i ty. Sprawdzimy, kto tu jest lepszy, a nie każdy jest dobry w tym samym. Przyznajcie się, macie lęk przed zawodami, bo przyjdzie wam pożegnać się z fanami. Gwiazda świeci, gdy jest w górze, tłumie każdy śledzi gest. Gdy nawet kogoś zrani to, mówiłaś!
Te dziewczyny na pewno posługują się jakąś ciemną magią. Jak inaczej wyjaśnić to, co się tam stało? Nie martwcie się. Opowiemy o wszystkim dyrektor Celestii i te trzy nowe migusiem wylecą ze szkoły. Na pewno by nie chciała, żeby kolejna szkolna impreza została zepsuta przez rządną władzy wariatkę. Bez urazy. Ach, nie ma sprawy. Ciemna magia? Jakoś bardzo trudno mi w to uwierzyć. Te uczennice rozmawiały dziś ze mną i były absolutnie urocze. Być może Sunset Shimmer chce je oczernić, po to by ściągnąć na nie uwagę. A wtedy jej wyskok z jesiennego balu zejdzie na drugi plan. Rozumiem, że można tak myśleć, ale... Ale to się mija z prawdą! My też widziałyśmy całą tę sytuację w stołówce. Tak, ale czy wasz zespół również będzie występować na festiwalu? Tak. To może obawiacie się, że Deathlings będą od was lepsze? Deathlings? Tak nazywa się ich zespół. Właśnie w tej sprawie przyszły do mnie wcześniej, żeby zgłosić swój udział. Nawet zaśpiewały specjalną piosenkę dla mnie i dla Luny. Poważnie? Tak. I uważamy, że bitwa zespołów zamiast festiwalu to jest bardzo dobry pomysł. Nie mogę uwierzyć, że one zaczarowały dyrektor Celestię i wicedyrektor Lunę. Zaczarowały wszystkich! Wcale nie wszystkich! Pinkie Pie ma rację. Byłyśmy tam, kiedy Deathlings śpiewały i nic nam się nie stało. Tak jakby ochraniała nas jakaś moc. To dajmy im nauczkę! Już miałyśmy kiedyś do czynienia z ciemną magią i spuściłyśmy jej porządne lanie. A bez urazy. Ach, nie ma sprawy. Znowu. Ale wtedy była tu z nami Twilight. Może posiadamy w sobie jakąś magiczną siłę, która się uaktywnia, kiedy gramy muzykę. Ale ja tam nie wiem, jak jej użyć, żeby spuścić komukolwiek lanie. Och, gdybyśmy mogły skontaktować się z Twilight. Może poradziłaby nam, jak zdjąć zaklęcie, które Deathlings rzuciły na szkołę. No ale nie masz na co liczyć. Portal jest zamknięty. A ja podejrzewam, że komórki są nieznane w tym kraju, gdzie ona mieszka. Ja mam pomysł, jak możemy wysłać wiadomość Twilight. Kiedy byłam uczennicą księżniczki Celestii w Equestrii, dała mi to. Nawet kiedy zrezygnowałam z nauki, zatrzymałam tę księgę. Gdzieś w głębi duszy czułam, że popełniam duży błąd i chciałam mieć możliwość skontaktowania się z nią. Może to jeszcze działa? To jest książka, skarbie. Co to znaczy, może jeszcze działa? To było tak, że kiedy coś w niej napisałam, to pojawiało się w jednej z magicznych ksiąg w bibliotece księżniczki Celestii. Jeśli nadam jej wiadomość, to ona ją przekaże księżniczce Twilight. To na co jeszcze czekasz? Smaruj ten liścik! Ach, już tak dawno nie pisałam tych słów. Droga księżniczko Celestii. Przepraszam, księżniczko, gdzie mam zanieść książki od księżniczki Celestii? Do biblioteki. Trzecie drzwi na lewo. Również te, która świeci i podryguje? Co to jest, Twilight? To wygląda na wiadomość dla księżniczki Celestii od moich dwunożnych przyjaciółek. Jak coś takiego jest możliwe? Nie mam pojęcia, ale... chyba potrzebują mojej pomocy. Sądząc po opisie Sunset Shimmer, myślę, że te nowe dziewczyny to mogą być... syreny. Nie, żadne syreny! Ale tak szczerze, to nie wiem, kto to jest! Syreny były to trzy piękne, lecz niebezpieczne istoty, które posiadały moc czarowania kucyków swoim śpiewem. Jednak by utrzymać tę moc, żywiły się negatywnymi uczuciami i nieufnością. Im więcej negatywnej energii pochłaniały, tym silniejsze stawały się ich głosy i tym dalej sięgała ich ciemna magia. Te
ta historia nie za bardzo mi się podoba. Gdyby syreny kontynuowały ten proceder, to podbiłyby całą Equestrię. Ale przeciwstawił się im czarodziej Star Squirrel Brodaty. Plotka głosi, że znalazł sposób, aby wysłać je do innego świata, takiego, w którym ich magia nie powinna działać. Ten świat to musi być świat moich przyjaciółek z Canterlot. Ale Star Squirrel musiał je tam wysłać bardzo dawno temu. Dlaczego dopiero teraz się ujawniły? Tego nie wiem, ale jeśli się nie mylę i to właśnie syreny pojawiły się w liceum, to ich zaklęcie jest zaledwie początkiem. Przyjaciele mnie potrzebują, muszę się do nich przedostać. A przestań bujać w obłokach, Twilight, bo połączenie pomiędzy ich światem a Equestrią zostało całkowicie zerwane na wiele księżyców. Dobra, to po pierwsze, jeśli było jakieś bujanie w obłokach, to dlaczego nikt mnie nie zaprosił? A po drugie, jeśli połączenie zostało całkiem zerwane, to jak Sunset Shimmer mogła przekazać wiadomość Twilight? Pinki, jesteś genialna! Tak, wszyscy mi to mówią! Wracając do bujania! A interwał między dwoma punktami jest sumą kwadratów długości odcinków łączących punkty na osi między trzema wymiarami. Że co, że jak? No, ona po prostu wyjmie magię stąd i włoży ją tam. Dzięki temu portal się otworzy i będzie mogła iść gdzie chce. Na przykład stamtąd tu. Albo stąd tam, tam tu, tam, tu i tu, tam i tam. Już wiemy, o co chodzi. A teraz sprawdźmy, czy to działa. Że mogłybyśmy tym razem pójść z tobą? Lepiej nie. Zrobiłoby się straszne zamieszanie, gdyby w Canterlot nagle były po dwie z każdej z was. Aha. Ale ja mogę iść, prawda? Nie mam sobowtóra w liceum Canterlot, a ty możesz potrzebować swego wiernego asystenta. Mhm. Tak! Niedługo wrócimy. O, będziemy wszystkim tutaj. Tylko ubieraj się ładnie. Gotów, Spike? Gotów! Zaczynam się bać, że ona nie przyjdzie. Twilight! O, wróciłam. O, Twilight! Mam złe wieści na temat tych nowych dziewczyn. Co takiego? O, bardzo żałuję, że musiałaś przyjechać w czasie kryzysu. Mamy tyle tematów do przegadania. Na początek pewien niebieskowłosy gitarzysta dopytywał się o ciebie. Flash Center pytał się o mnie? To bardzo miło. To może byś się podzieliła najnowszymi ploteczkami z twojego świata? Dostała nowy oficjalny tytuł. Księżniczka przyjaźni! Wow, to wielkie wyróżnienie. Myślę, że jednak byłaś ulubioną uczennicą księżniczki Celestii. Nawet dostała własny zamek! Co? Zamek? Ty masz własny zamek? To cudownie. A co u was? Znaczy, poza tym, że wasza szkoła stała się celem niebezpiecznych istot z Equestrii. Tak, wiesz, to nie jest jedyna dziwna rzecz, jaka wydarzyła się po twoim wyjeździe. Niezły odlot, co? To właśnie się z nami dzieje, kiedy gramy. Moja korona wróciła do Equestrii, ale część jej magicznej mocy mogła zostać w liceum Canterlot.
Teraz, gdy znów jesteśmy razem, możemy jej użyć przeciwko syrenom. Tak jak użyłyśmy jej przeciwko Sunset Shimmer, gdy zamieniła się w tego strasznego skrzydlatego potwora. Bez urazy. Nie ma sprawy. Ha, przyzwyczaiłam się. Nawet nie zajarzą, skąd padł cios. Nie mamy się czego obawiać teraz, gdy Twilight wróciła. O, jestem pewna, że znajdę coś, czego się mogę obawiać. Ale to nie będą syreny. Im szybciej coś zrobimy, tym lepiej. Czy domyślacie się, gdzie one teraz mogą być? Dzisiaj ma być impreza dla kapel, które wystąpią na festiwalu, czyli między innymi dla Deathlings. To znaczy, że też musimy tam być. Idę sobie nalać ponczu. Twilight? Wpadłam na ciebie. Zawsze tak jest. Co ty tu właściwie robisz? Przyjechałaś, żeby wziąć udział w konkursie? Można tak powiedzieć. I tak nie ma tu dla nas prawdziwej konkurencji. Nikt nie pragnie wygranej tak bardzo jak moja kapela. Czy mogę cię przeprosić na jedną chwileczkę? O nie! Jaka zła atmosfera! Tak jakby jakieś ledwo wyczuwalne napięcie miało lada moment spowodować eksplozję. To przez ten poncz, prawda? Wlałam za dużo grejpfruta. To nie przez żaden poncz, to my! Ale ten poncz też jest wstrętny. A co ty możesz wiedzieć o ponczach? Więcej niż ty. Nieprawda. Prawda. To jest tylko rozgrzewka, dziewczyny. Wyobraźcie sobie, jaki tu będzie dym, kiedy zacznie się właściwa bitwa zespołów. Nie będzie żadnej bitwy zespołów. My do tego nie dopuścimy. Dobra, dziewczyny, zaczynajmy. Przyjaźń to magia! A czy ostatnio nie było jakichś tęczy i świateł laserowych? Nie rozumiem tego. Jesteśmy wszystkie razem. Dlaczego to nie działa? Słuchaj, teraz to musisz iść na całość i zrobić ten numer z magią przyjaźni. Próbuję, Spike. Myślałam, że kiedy nasza szóstka stanie naprzeciwko syren, wyczarujemy magię, która je pokona. Właśnie tak było poprzednio. Czy mam rozumieć, że rzucacie nam rękawice? Tej grupie najwyraźniej bardzo zależy na wygranej. Są dość zarozumiałe, nie uważacie? Twierdzą, że nie będzie żadnej bitwy zespołów. Wydaje im się, że już ten konkurs wygrały. Jak one śmią? Nigdy nie pokonają wielkiej i potężnej Trixie! Mogę się z wami założyć! Mów co chcesz, Trixie! Nasza kapela jest najlepsza w Canterlot! Nie! Znaczkowa liga wygra na ban! Myślę, że znalazłyśmy to, czego szukałyśmy. A raczej to znalazło nas. Magia! Nie rozumiecie? Cała szkoła uległa naszym czarom. Oprócz tych dziewczyn. One są wyjątkowe. Nie rozumiem, co się stało. Myślałam, że stworzę specjalną energię, która pomoże nam zdjąć zaklęcie. Tak jak poprzednim razem. Ale żeby mnie pokonać, użyłaś magii z korony, którą nosiłam. Skoro magia syren pochodzi z ich piosenek, to może trzeba użyć podobnej magii, żeby z nimi wygrać. Albo może nie? Tak, jesteś na dobrym tropie. Serio? Kiedy gracie piosenki, wtedy się zmieniacie, tak? Tak, uszy, ogony, cały bałagan. A gdybyśmy tak wykorzystały tę magię do pokonania syren, grając muzyczne antyzaklęcie?
Masz na myśli piosenkę? Aha, i żeby wyzwolić tych, którzy znaleźli się pod wpływem czarów syren, wszyscy muszą ją usłyszeć. Pozostaje nam bitwa zespołów. Tam właśnie będziemy mieć pewność, że wszyscy zbiorą się w tym samym miejscu i czasie. Myślę, że Rainbooms dadzą sobie radę. I cieszę się, że to ty, Twilight, zostałaś najnowszym członkiem Rainbooms. To na czym będziesz grać? Trójkąt? Suzafon? Teremin? To takie magiczne. Myślę, że za dużo czasu upłynie, zanim nauczę się na czymś grać. Mogę śpiewać. Znaczy, chcesz być na wokalu? Bo to jest zwykle moja działka. No wiesz, to mój zespół i w ogóle. To nasz zespół. Jasna sprawa, że będziesz śpiewać. Ona jedyna zna się tutaj na magii i wie, jak nas z tego wyciągnąć. Okej, dobra, w porządku. Wykorzystam to, żeby podciągnąć swoją i tak niesamowitą umiejętność gry na gitarze. To tylko na jakiś czas. I wcale nie musimy wygrać bitwy zespołów. Wystarczy, że zagramy w pierwszym etapie konkursu. To teraz naucz nas tego muzycznego antyzaklęcia. No właśnie, w tym sęk. Nie znam żadnego. Ale jestem pewna, że coś wymyślę i je napiszę. No pewnie! Twilight wymyśla takie zaklęcia, że mucha nie siada. Między innymi dlatego została księżniczką w Equestrii. Dokładniej to tylko skończyłam zaklęcie, a księżniczką zostałam wcale nie dlatego. Ta, nieważne. Poradzę sobie. Chodźmy. Dokąd idziesz? Gdy byłam tu poprzednio, Spike i ja spaliśmy w bibliotece. Czyś ty zwariowała? Jesteśmy przyjaciółkami! Piżamowa impreza u mnie! Jaki masz status? Okidokiloki! Hej! Właśnie miałam z tobą wygrać! Nie sądzę. Ej, Twilight! Jak ci idzie z tym antyzaklęciem? A? O, dobrze, świetnie. Dzięki za pożyczenie notesu, Fluttershy. Podoba mi się ta piosenka, którą napisałaś dla Rainbooms. Dzięki. Oh, mam nadzieję, że kiedyś w końcu ją zagramy. Hej! Twilight, powiem ci coś w imieniu nas wszystkich. Nie wiem, co byśmy zrobiły, gdybyś się tu nie pojawiła, aby nam pomóc. Prawda? Nie, nic z tego nie będzie. Hej, Twilight. Nie możesz spać? Pracuję nad antyzaklęciem. Będziemy mieć tylko jedną szansę, ono musi być bezbłędne. Naprawdę mamy szczęście, że tu jesteś. Wszystkie mi to ciągle powtarzacie. Komu potrzeba aż tyle bitej śmietany? To musi być miłe uczucie, kiedy wszyscy zwracają się do ciebie z problemami, zamiast oczekiwać, że narobisz komuś problemów. To, że wszyscy oczekują czegoś od ciebie, nie znaczy jeszcze, że to się wydarzy. Ale oni i tak nie przestają oczekiwać. Co jeszcze utrudnia sprawę, bo za nic w świecie nie chciałabyś sprawić im zawodu. Kamień mi zgłodniał. Nadal nie mogę uwierzyć, że ona jest siostrą Pinkie Pie. Dobrze cię rozumiem. Spróbuję się jeszcze zdrzemnąć. Powodzenia z antyzaklęciem. Na pewno ci się uda. To musi być pestka w porównaniu z wielkimi czynami, których dokonujesz jako księżniczka w Equestrii. Sunset Shimmer! Dobra, idź spać. To nic ważnego.
Ja muszę sobie z tym poradzić. To konieczność. Hej, hej, wy tam! Chcemy przekazać wam myśl. Choć różnimy się, nas przyjaźń łączy dziś. Każda z nas jest inna, lecz mamy z tym wdzięk. I hej, hej, tej piosenki dźwięk. Chcecie mieć nas w mocy swej, lecz nie uda się to wam. Nasza to brzmiało o wiele lepiej niż te 5 waszych ostatnich wersji. Nie. Myślę, że to jest dość oczywiste, co jest nie tak z tym antyzaklęciem. Zamieniłaś to, co ma być refrenem, w 5-minutową gitarową solówkę. Jakoś muszę ratować ten kawałek. Czy wy się w ogóle staracie? Ja się staram. W porządku. Poprawimy to. Jeszcze raz od początku. Albo możemy zrobić krótką przerwę na przemiarkę strojów, które dla nas przygotowałam. Mnie się najbardziej podoba ta stylizacja. A oczywiście możemy wybrać coś bardziej nowoczesnego. Tu chodzi o ratowanie naszej szkoły, a nie o jakieś tam kostiumy. A, kostiumów i nigdy za wiele. Ona chce, żeby było zabawnie. Czy w końcu nie po to zakłada się te wszystkie kapele? Nie macie czasu na takie rzeczy. Musicie być gotowe do bitwy zespołów równo za 15 minut. Co? Co? Ale nie jesteśmy jeszcze gotowe. Jeśli zagramy na początku i antyzaklęcie nie wypali, to syreny odkryją nasz zamiar i nie pozwolą nam go ponownie zagrać. Więc musimy odwlec to wszystko w czasie, żebyś je dopracowała. A jak mamy to zrobić konkretnie? Możemy na serio wziąć udział w bitwie zespołów. Ja znów wrócę na wokal i spróbujemy wejść do finału. Wtedy zagramy antyzaklęcie. Do finału się z nim wyrobisz, co nie? O, oczywiście, że tak. Twilight Sparkle w żadnej sytuacji się nie poddaje. Prawda, Twilight? Prawda. To chodźmy dać czadu na bitwie zespołów. Witajcie na pierwszej bitwie zespołów w historii Liceum Canterlot. Myślę, że powiem to w imieniu nas wszystkich, że jest to zdecydowanie największa impreza, jaką kiedykolwiek mieliśmy w naszej szkole. Jesteśmy bardzo rade, że za namową nowych uczennic przekształciłyśmy ten festiwal w coś bardziej ekscytującego. Ale zgodnie z zasadami każdego konkursu, zwycięzca może być tylko jeden. Jak myślicie, która grupa wygra? Czujecie to, dziewczyny? Odzyskujemy naszą prawdziwą moc. I to jeszcze zanim dobrałyśmy się do najsilniejszej magii. Ale te Rain Blossoms, czy jak je tam zwą, oparły się naszym czarom. Jak właściwie mamy się dobrać do tej ich magii? Kapela Rainbooms może się równie łatwo rozpaść jak każdy inny zespół. Trzeba je tylko trochę popchnąć w niewłaściwym kierunku. Mam nieodparte przeczucie, że wszyscy będą się ustawiać w kolejce, żeby im trochę pomóc. Oh yeah, ziomal, teraz dajesz, yo! Ja jestem MC Snip, zawodalnie też! Dyniowy dżem, bardzo lubię jeść! Tu DJ Snazzy Slay, zruszam w rejs! Mam zajawkę na luz i uśmiechnięty face! A każdy chyba wie, że uwielbiam kolory i rymów to znam! Rymuję jak... Jak chory, nie? Tak! Tak! Dawaj, bim! Zaraz będzie, ha, bam, zaraz tu, będzie. Na tej scenie zaraz damy będzie. Czadu, znów. Bam, zaraz będzie. O, jest, yeah. Podamy ten snail, nara wam. Proszę nie rzucać mikrofonami. Yeah.
Nie macie szans, Rainbooms! Przynajmniej ta jedna kapela nie stanie nam na drodze do finału. Pokażemy, jak się wymiata! Zaraz! Gdzie jest Rarity? Oh, idę! Jestem! Będziemy występować przed publicznością i miałabym się oryginalnie nie ubrać? Och. Pamiętajcie, musimy być na tyle dobre, żeby przejść, ale nie tak dobre, żeby pokazać syrenom naszą magię, bo zorientują się, że chcemy jej użyć przeciwko nim. Jasne! Być na tyle super, żeby wygrać, ale nie na tyle super, żeby pokazać im te wszystkie uszy, ogony i tęcze. Czyli około 20% mniej super. Raz, dwa! Dzwonek dał nam znać, już po szkole i doczekać nie możemy się, bo wieczór ten bawić się będziemy. Kładaj kiece, wychodzimy gdzieś. Nikt nie wie co, co się wydarzy. Nikt nie wie kto, kto się pojawi. Powiedz mu, powiedz to, czas poczynić się. Słabe! Uśmiechnij się, przecież nie jest aż tak źle. Do góry łeb, jesteś super, przecież wiesz. Marzenia spełnią się, jeżeli tylko bardzo chcesz. Dziś po szkole i doczekać nie możemy się, bo wieczór ten bawić się będziemy. Za domo! Przegrały? Co? To wcale nie była moja wina! To był najzwyklejszy sabotaż! Tak, ale ten, kto to zrobił, nie zrobiłby tego, gdybyś się nie uparła, żeby włożyć to... coś! Najważniejsza jest muzyka! Nie potrafisz zrozumieć takich prostych rzeczy? A co to było z tym konfetti, Pinkie Pie? Jak ja mam łapać chwyty, kiedy papierki wpadają mi w struny? To faktycznie trochę przeszkadzało. Ha! Odezwała się ta, która cały czas uciekała przed światłem! Przed światłem! I tak wypadłyście lepiej niż pozostałe kapele. Na pewno przejdziecie dalej, ale to i tak nic nie da, jeśli nie będziecie mieć antyzaklęcia. Znajdźcie miejsce do ćwiczeń, gdzie syreny was nie usłyszą, a ja będę patrzeć, co tu się dzieje. Raczej nie powinnyśmy ćwiczyć w klasie. Naprawdę musimy przestać tak na siebie wpadać. Słyszeliście coś, chłopaki? No. Nie. Powiedziałam, musimy przestać. No i znowu, to denerwujące. Dlaczego tak się zachowujesz? Przyjaźniliśmy się. Tak, a teraz ty tu wróciłaś tylko po to, żeby mnie pokonać w bitwie zespołów. Ja chcę wygrać Twilight, a ty mi w tym przeszkadzasz. Fajna przyjaźń. To wcale nie tak. Chodźmy, Twilight, mamy trochę pracy. Naprawdę myślisz, że im pomożesz? Ha, założę się, że nie masz pojęcia, co zrobić. Łzy? Tak szybko? To była dopiero pierwsza runda. Następny zespół, który teraz wystąpi, to Trixie i Iluzjonistki. Chodźmy już tam. Wychodzimy na scenę po Trixie. To, co robicie, nie ujdzie wam na sucho. Czemu? Bo tobie nie uszło?
O, wszystko wiemy na twój temat, Sunset Shimmer. Masz kiepską reputację w liceum, Canterlot. Zmieniłam się, nie jestem już tą samą osobą. I czekasz w korytarzu, kiedy twoje koleżanki się bawią? O, tak. Jesteście ze sobą tak blisko, a jednak nie wzięły cię do swojego zespołu. Pewnie boją się, że nikt nie będzie ich oglądać, jeśli ona będzie w grupie. Szkoda! Żałosne! Ale mogę cię pocieszyć. Nikt w tej szkole nie będzie o tobie pamiętał, kiedy już skończymy. I pamiętajcie, najlepsze zachowamy na tę chwilę, gdy odzyskamy już pełną moc. No świetnie. Ostatnia runda i jesteście w finale. Chyba że czujesz, że antyzaklęcie można zagrać już teraz. Nie martw się, Twilight. Finał jest dopiero wieczorem. Jeszcze trochę poćwiczymy, zanim damy czadu na scenie. Nie zawiedziemy cię! Na pewno! Wy mnie nie zawiedziecie. Mam takie pytanie, bo jeszcze nie grałyśmy żadnej mojej piosenki. Jesteśmy w półfinale! Zagramy! Ja najlepsza jestem tu! Nie wiem, po co w ogóle pytałam. Te sztuczki znam. Macie słuchać mnie wtedy, gdy ja tego chcę. Fantastycznie! Nigdy nie przebijecie tego występu, Rain Buły! Nie powinnyście być w konkursie, kiedy macie taką dużą przewagę nad resztą kapel! Masz na myśli moją super grę na gitarze i nieziemski odlotowy wokal? O, nie ośmieszaj się! Mam na myśli ją! Gdybyś naprawdę była taka świetna, Rainbow Dash, to nie musiałabyś ściągać jakiejś znawczyni magii, żeby mieć szansę. Cała szkoła o tym plotkuje. Ha! Przestań! Mogłabym wygrać konkurs jako solistka i wszyscy o tym wiedzą! Nie wątpię w to. Ona zniknęła! O, zaraz! Jest tam! Kolej na Rainbooms. Pokażcie im Rainbooms! Zostanę tu. Będę patrzeć. Przecież niezwyciężona. To czary gitary z pomiędzy stutami. Ja najlepsza jestem tu. To czary gitary z pomiędzy stutami. Ja najlepsza jestem tu. Hej, 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 hej.
To jest ta, której wszyscy nienawidzą. Wiedziałam, że narobi kłopotów. Wróciła prawdziwa Sunset Shimmer. To wcale nie tak. Co to miało być? Pokazałaś im swoją magię. Ja nie wiedziałam, co robić. O! Zasłonić kurtynę, wyłączyć sprzęt, pozwolić nam załatwić tę sytuację. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Ale nie pomogłaś. Nie doszłoby do tego, gdybyś się nie popisywała. Tak jak zawsze. Niezły występ, Rainbowy. Podobał mi się zwłaszcza ten moment, gdy Sunset Shimmer w ataku wściekłej zazdrości zepsuła Rainbow Dash jej gitarowe solo. To nie był atak wściekłej zazdrości. Skoro tak twierdzisz... O, już chyba zapadła decyzja, która z kapel przejdzie do finału. Domyślam się, że to był niezwykle łatwy wybór. No i co teraz? Nie będzie już kolejnej okazji, żeby zagrać. A ja mam takie cudowne kreacje na ostatni występ. Tak, bo to jest największa tragedia, Rarity, że nie będziesz mogła pokazać kiecki. Sama doskonale wiesz, że nie o to mi chodziło. Przestaniecie wreszcie się kłócić, nie usłyszymy, kto przechodzi dalej. Po co się oszukiwać? Dobrze wiesz, że nie mamy szans. Zespół, który wystąpi razem z Dazzlings w dzisiejszym finale, to Rainbooms. Co? Czy ona powiedziała Rainbooms? Nie zniosę tego! Moje gratulacje, dziewczęta. Zasługujecie na to. Poważnie? Nawet nie skończyłyśmy... Spotkamy się na dzisiejszym występie, Rainbooms. My po prostu nie możemy się tego doczekać. Ta, rozłożymy was na łopatki! Nie powinnyście być w finale, Rainbooms! To jest jakaś parodia! To jest parodia! Zgadzam się z tobą. Rainbooms nie zasługują na to, by być w finale. Wiadomo, że wasz zespół był o wiele lepszy w półfinale. I o wiele bardziej chciałyście wygrać. Niestety, sytuacja jest taka, jaka jest. Dazzlings przeciwko Rainbooms. Chyba, że oczywiście Rainbooms nie zdążą na swój występ, bo co się może zatrzymać? Próba mikrofonu. Sprawdzam. Zupełnie tego nie rozumiem. Wypadłyśmy strasznie. Czy żadna z was nie uważa, że to dziwne, że akurat nas wybrano do finału? Bardzo dziwne. Co ty tu jeszcze robisz, Trixie? Z tego co wiem, przegrani mają siedzieć w ostatnich rzędach. Wielka i potężna Trixie jest najbardziej utalentowaną dziewczyną w Canterlot. I to ja zasługuję na występ w finale i nie pozwolę wam się wykolegować! Żegnajcie na zawsze! Mówiłam wam, że ktoś da im popalić. Nie podpaliła ich, tylko zrzuciła. Oh, weź ty idź spać, Sonata. Przyznaję się wam, że ja też sztuczki znam, co przydają się wtedy, gdy tego chcę. Odpuść sobie, Rainbow Dash. Nie ma sensu dalej próbować. To i tak się nie otworzy. Może to nie ma znaczenia, że nas tu uwięziono. Obawiam się, że antyzaklęcie i tak by nie działało. Oczywiście, żeby działało. Pod warunkiem, że pewien członek zespołu nie robiłby z siebie gwiazdy za każdym razem, kiedy chciałyśmy je zagrać. Hej! Jeżeli chcesz powiedzieć Twilight, że za bardzo się rozpycha, żeby być nowym liderem grupy, to nie musisz tego tak owijać w bawełnę. Ale ona mówiła o tobie, Rainbow Dash. O mnie? Ja tylko robię wszystko, żeby moja kapela grała tak ostro, jak powinna. Nasza kapela!
Dlaczego to się nie udało? Powinnam wiedzieć, co robić. Dlaczego ja nie wiem, co robić? Jak w ogóle mogłam tak nawalić? Może pomysł z założeniem kapeli był twój, ale zespół nie jest tylko twój, Rainbow Dash! To ja piszę wszystkie piosenki! Ja też je piszę, tylko ty nie pozwalasz nam ich grać! A ja miałam dla nas wspaniałe kostiumy na scenę! A ta znowu o kostiumach! Nikogo nie interesują nasze ciuchy! Mnie interesują, Applejack! Przepraszam, że ja też się staram wnieść swój kreatywny wkład do zespołu! Hej! Czy ktoś tu pamięta o zabawie? To ja wam coś powiem! To jest dokładnie przeciwieństwo bycia w Rainbows! Żałuję, że w ogóle wzięłam was do mojej kapeli! A ja żałuję, że zgodziłam się w tej kapeli być! Ja tak samo! Zdaje się wam, że ja też sztuczki znam. Macie słuchać mnie wtedy, gdy ja tego chcę. Spróbujcie to przebić. O, mamusiu, no nie wiem, czy potrafimy. Chodziło od początku. One czerpią siłę z magii, którą macie w sobie. Jak one mogą używać naszej magii? To jest magia przyjaźni. Odkąd założyłyście ten zespół, to ciągle kłócicie się o drobiazgi. Ja nigdy nic nie mówiłam, bo nie czułam, że mam do tego prawo. Ciągle jeszcze tak mało wiem na temat przyjaźni. Nadal muszę się wiele nauczyć. Ale wiem, że jeśli nie rozwiążecie nawet drobnych problemów na początku, to magia przyjaźni zamieni się w coś złego. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko działo się pod moim nosem, a ja tego nie zauważyłam. To ja powinnam umieć rozwiązywać problemy. A odkąd tu przybyłam, zawodzę was. Nikt nie może znać rozwiązania wszystkich problemów, ale możesz liczyć na przyjaciółki. One pomogą ci je znaleźć. Myślę, że już znalazły. Chodźcie, musimy się stąd wydostać. Sorki, że tyle to trwało. Musiałem znaleźć kogoś, kto nie uległ czarowi syren, żeby was uwolnić. Dlaczego ona nie jest zaklęta? Nigdy nie zdejmuje słuchawek. Hej, słuchajcie! Pokażmy wszystkim, że magia przyjaźni nadal jest w nas. Jest jeden sposób, żeby to zrobić. Reaktywujemy tę kapelę! Reaktywujemy naszą super kapelę. Którą wersję antyzaklęcia chcemy teraz grać? Myślę, że to nie ma znaczenia, co zagramy. O ile tylko zagramy to razem. W przyjaźni. Ja wiem, co zagramy. Fluttershy napisała świetny kawałek. Skoro będziemy ratować świat, to uważam, że należy to zrobić z klasą. Rarity? Myślałam, że nigdy nie poprosisz. Zagrać, żeby je zagłuszyć.
dopingować mnie. Ja czegoś poza sławą tak naprawdę chcę. Jedno pragnienie mam, żeby zaśpiewać wam, bo właśnie ta muzyka prosto wnika w serce me. Smutki na out, wolności zew, yeah. Zawołaj go, niech porwie mnie, yeah. Gdy muzyka w sercu gra, ty ją czujesz, czuję ja, więc chwyć ją dziś, niech trwa. A zatem Rainbooms chcą zrobić z tego najprawdziwszą bitwę zespołu? To niech tak będzie. Ci się złamać mnie, nie wydrzesz tego, co w swym sercu mam. Być z przyjaciółmi stale chcę, a popularność niepotrzebna nam. Musicie dzielnie znieść muzyki naszej treść, co z siłą bomby może wszystko wokół znieść. Przyjaźni naszej blask osłabił mocno was, powtórzmy jeszcze raz. Niech muzyka w serca gra, bo wielką siłę sobie ma. Razem gramy i nie damy przybyć nocy za dnia. Niesie się jak ciszy dzwon ta piosenka z wszystkich stron. O przyjaźni wszystkim głosi jej ton, jej ton. Niech muzyka w serca gra, bo wielką siłę w sobie. Ta piosenka z wszystkich stron o przyjaźni wszystkim głosi jej to. Teraz rozumiem, dlaczego te wisiorki były dla nich takie ważne. Bez naszyjników i tej magii, którą sprowadziłaś z Equestrii, to są tylko trzy nieszkodliwe nastolatki. Rainbooms rządzą! To było genialne! Być może udało wam się pokonać Deathlings, ale i tak daleko wam do nadzwyczajnych, oszałamiających umiejętności wielkiej i potężnej Trixie! Zniknęła! O, zaraz! Widzę ją! Nic mi się nie stało! Wiecie co?
Twilight już niedługo wraca do Equestrii, a Rainbooms potrzebują kogoś, kto będzie śpiewał w chórkach z Fluttershy. Gram też na gitarze. Zobaczymy. Żałuję, że nie możesz zostać dłużej. Ja też. Ale muszę wrócić do obowiązków, które czekają na mnie w Equestrii. Jestem tam potrzebna. Ale teraz będę mogła przejść przez portal, kiedy zechcę. Nie żegnamy się na zawsze, tylko mówimy sobie do widzenia. Gotów? Gotów! Droga księżniczko Twilight, już za tobą tęsknię i chciałabym cię zobaczyć. Moje życie w liceum Canterlot zmieniło się nie do poznania, ale wiem, że jeszcze dużo muszę się dowiedzieć o przyjaźni. Pozwól, że czasem napiszę do ciebie z jakimś pytaniem. Twoja przyjaciółka Sunset Shimmer. To ja, ty grasz czy nie? Już lecę! Raz, dwa, trzy, cztery! Był taki czas, zjawiłeś nagle się, rozlałeś światło gwiazd. Tak, nauczyłeś mnie, że gdy jest źle, to trzeba wstać, rozjaśnić się. Jestem tęczą. Jak bez przyjaciół żyć? Ty musisz wspierać ich w potrzebie, blisko być. A gdy muzyka będzie w nas, także piosenka porozpala wokół blask. Oto on, dźwięk ton z naszych serc, które w nas dźwięczą. Jasny głos śmiało gra poprzez rok i słychać słowa, że jestem tęczą, że jestem tęczą. Nie mam wątpliwości, Spike. Coś niezwykle tajemniczego dzieje się w tej szkole.